pani Kinga Duszyńska, która może nam przedstawić tutaj rozwiązania, jak żyć zdrowo, bez chemii, tak, jak w zgodzie z naturą, bez szkodliwych substancji. Widzę tutaj porozkładane różnego rodzaju olejki. Tak, mamy tutaj dużo olejków eterycznych. Są to naturalne substancje pozyskiwane z roślin, które właśnie mogą wspierać nasze życie w tym, abyśmy żyli bardzo naturalnie. Możemy je wykorzystać zarówno do wspierania zdrowia, do podnoszenia odporności, jak i też zadbać o to, aby w naszym domu było czysto, pachnąco, i przede wszystkim bez szkodliwych i toksycznych substancji, na przykład używając olejków do sprzątania, czy nawet dodając je do naszych codziennych produktów. Tak, jak najbardziej do sprzątania. Takie środki można sobie robić samodzielnie, można używać samych olejków z wodą po to, aby zdezynfekować powierzchnię, ale też dzięki temu mamy taką naturalną barierę przeciwwirusową oraz przede wszystkim pięknie pachnie. Tutaj w dyfuzorze mamy połączone olejki dwa, dziką pomarańczę i miętę. Dzika pomarańcza podnosi nastrój, działa też tak kojąco. Mięta sprawia, że jesteśmy pełni koncentracji, skupieni na naszych zadaniach do wykonania. Oczywiście każdy z tych olejków, tak, ma wiele innych właściwości i zastosowań. To może właśnie teraz kilka słów chcielibyśmy usłyszeć na jakie są zastosowania tych olejków, jakiś podział tych olejków. Tutaj wiem, że wcześniej pani mówiła, coś jest nawet olejek na emocje. Olejki mają bardzo wiele zastosowań, są wykorzystywane wszechstronnie. Stosujemy, tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, czy do prowadzenia zdrowego domu, też do wspierania zdrowia, odporności. Stosujemy je przy różnych dolegliwościach dla naszego ciała, ale jak najbardziej aromaterapia jest doskonałą metodą, aby świadomie kontrolować i działać, pracować ze swoimi emocjami. Na przykład olejki cytrusowe są olejkami, które podnoszą nastrój, czyli kiedy czujemy się smutni, przygnębieni, jak najbardziej takim olejkiem cytrusowym możemy sobie ten humor poprawić. Mamy też olejki, które nas z drugiej strony tak, uspokajają, czyli tak, gdy jesteśmy napięci albo jesteśmy zdenerwowani, żyjemy w ciągłym pośpiechu, w stresie, to też są olejki, które właśnie wyciszają te emocje. Jaki szczególnie, który to jest? Jednym z takich moich ulubionych olejków właśnie na wyciszenie jest to mieszanka Adaptive. To jest mieszanka 8 olejków. Działa bardzo kojąco, wspiera nas w sytuacjach stresowych. Myślę, że to jest też fajny wybór zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, bo pomaga nam się nie tylko skoncentrować, ale też tak odpuścić wiele rzeczy, wyciszyć się i pozbyć się różnych męczących myśli z głowy. To przy dzisiaj.